sierpień, okres wakacyjny, a ja nadal jestem w tej grze, ale nie dlatego, żeby w nią grać, tylko dlatego, żeby wspomnieć stare rzeczy, które się działy zawsze w wakacji, czyli robienie najlepszych możliwych draftów. 195, 6, 7, 8, to kiedyś to były czasy, teraz nie ma niestety 100 zgrania, no i trzeba liczyć tylko na ocenę, więc ja zobaczę, jakie teraz można drafty robić, ponieważ są karty footies, są różne mega giga karty i będziemy cieszyć się jak Urbix, mam nadzieję, kiedyś. Ale dobra, co ja robię? I zaczynamy. Dobra, słuchajcie, pierwszy draft wam przedstawię. Jeżeli będzie jakiś dobry, później się robił, to zobaczymy. Wiecie co? 4, 3, 2, 1. Myślę, że czym więcej napastników, tym lepiej. No i zobaczymy. Starty nie są może najlepsze. Ribery pójdzie sobie na ławkę. 92. No jestem w ogóle ciekawy, jaki skład, jaką ocenę uda nam się zrobić najwyższą. Weźmiemy sobie Messiego. Myślę, że to nie ma znaczenia. To zgranie dosyć łatwo robić teraz. A wy dajcie znać. No i mamy panią Smith, jak widzicie. 96 overall. Dajcie znać, jaki najwyższy overall draftu do tej pory zrobiliście. No jeżeli mamy takie karty, to tutaj nic ciekawego nie będzie. Trzeba liczyć na karty Toty. Trzeba liczyć właśnie na takiego, na przykład Zidana 96, co mi się już podoba. Tutaj, okej, okay, mamy Vieira 93. No jestem ciekawy, czy ta ocena typu 95 to jest takie realne, czy raczej nie. Wezmę kartę 88, ale taką bez karty specjalnej. No i właśnie, potrzebujemy też tych kart euro. One niektóre mają 99 overall. Dużo Hiszpanów, przecież znaczy Hiszpania doszła do finału, stąd tak wysoki overall. No ale zobaczymy też, gdzie ten pierwszy draft nas zaniesie. No i a propos 99 overall, mamy Virgila van Dijk'a, którego umieszczamy na środku obrony z prawej strony i mamy też Johnstona 96. I powiem wam, ten pierwszy draft wygląda naprawdę solidnie. Naprawdę zaczynam wierzyć, że tu da się zrobić dobry draft. Na razie mamy ocenę 93 i wygląda to nieźle. Pełne zgranie, no nie ma go, brakuje trochę do tego pełnego zgrania. Zobaczmy, czy trochę lepszego bramkarza da radę wyciągnąć. Nie, jest Hradecki, więc na razie ta bramkarka jest najlepsza. Ona też nie ma za bardzo zgrania. Idziemy dalej. No i tutaj mamy Frimponga i Greenwood. No i teraz tak, Frimpong na prawą stronę nie podwyższy nam nic, ale pani Greenwood jak najbardziej. Nawet zgrania nadam więcej, więc jest gitara. Dalej 93 oceny. Co my tu teraz mamy? Mamy Stonesa 97 i dokładamy go do składu. No i to wygląda coraz lepiej. 93 oceny. Oczywiście mamy jeszcze dwie słabe karty w składzie. No i teraz trzeba oczywiście sprawdzać te pozycje. No i tak jak tutaj, Endoy niby ma 93 overall, ale parę gdzie są byłby na aśpeka, gdzie tego aśpeka potrzebujemy. Chociaż wiecie co, wolę 93. Jak mamy iść w ocenę, idźmy na razie w ocenę. Mam nadzieję, że taki dobry zawodnik się znajdzie. Mamy Rasha. W sumie to Rurd będzie lepsza na SP. Tak też wybierzmy. No i potrzebujemy napastnika solidnego. No dobra, Lineker ma najwyższy overall, ma napastnika. No i zobaczmy, czy ten overall w ogóle draftu nam się zwiększy. Nadal jest to 93. No to teraz będziemy zmieniali ławkę. Mamy Troszarda. Mamy Chouameniego, Troszarda. Jak tam wygląda nasz stan napastników ASP-ego? No dobra, weźmy Chouameniego. 96, tutaj nawet nie ma co się zastanawiać za tą panią. No i teraz już ten ocena draftu skoczy. Jest 94, okej. Okay. Przynajmniej wiemy, że 94 da się zrobić. I to prawie na pełnym zgraniu. Neymar 99, tak znikąd. I on ma kartę na napadzie. Słuchajcie, to robimy tak. Tak, tak, 94, cyk. Lineker na ławkę. Co prawda to zgranie nam spada, ale okej. Okay. I mamy Reylo, którego rzucam. No powiem wam, mamy w składzie na razie dwie karty 99, jedną 97, parę 96, wygląda to całkiem solidnie, a teraz co? Teraz niestety jest tylko albo i aż Lampard 92, ale oczywiście możemy Bernardo Silva wyrzucić. No nie ma pełnego zgrania też, brakuje nam bramkarzy. 95 ocena, no i zobaczmy tutaj niestety lipa. I ostatnia karta to jest, no nie, nie ma nic dobrego. Słuchajcie, nie ma pełnego zgrania, to po pierwsze. Nawet jeżeli tutaj byśmy poszukali jakiegoś trenera, to... O, ten nam podniesie, co? A, bo mam Turka w składzie, on nam podniesie o dwa zgrania, aż okej. Okay. Słuchajcie, 91 ocena. Ten Neymar w ogóle znikąd. Brakowało nam lepszego napastnika, myślę. No i zdecydowanie lepszej osoby na bramce oraz lepszych kart na ławce, bo maksymalnie tu mamy 94 overall. Ale wiemy, że 95, 31 zgrania to jest nasz najlepszy do tej pory draft. Idziemy zrobić lepszy.
Another one. Tak wygląda drugi draft 94-30. Nie był on jakiś tam super wybitnie specjalny. Trafiliśmy dwie karty 97. Potrzebujemy więcej wysoko overallów. Another one. Draft z nadziejami. Z nadziejami na coś dobrego. 3-4-3 płasko to nie. To nie. 4-3-3. 4-4-2 płasko brzmi jak plan. Co prawda to ci środkowi obrońcy ostatnio nie wypalili, ale spoko. Słuchajcie, Rivaldo na lewą stronę albo Drogba. Weźmy Rivaldo, bo wydaje mi się, że na napadzie może być więcej dobrych kart. I to nie będzie żadna z nich, no, bo mamy Starkę, mamy no, nic ciekawego. Ale tutaj już widzimy Auriego 94 i oczywiście go sobie bierzemy. Na środek jakiś Zidane, jakiś Sabitzer na przykład. No i to jest karta, którą potrzebujemy. Takich Sabitzerów potrzebujemy, takich... No Mairi może być, nie będę tutaj narzekał. Prawa strona, 93 overall, brzmi jak plan. Ndoi, okej. No dobra, dobry start, nie można narzekać. Mamy karty, no jak już widzę karty te, to są spoko, ale nie wybiorę to. Tego, oczywiście Van Dijk'a też nie wybieramy, Girma, niech będzie. Potrzebujemy więcej kart z lepszych eventów, takich jak Ruben Dias. No i widzicie, Ruben Dias z jednej strony, z drugiej strony Van Dijk i wtedy może coś z tego będzie, Malasia. Ja nawet nie wiedziałem, że jest taka karta, 96. To jest draft z potencjałem, to jest draft, no naprawdę, 96, zobaczcie tą obronę, a jeszcze można to ulepszyć, jeszcze można ulepszyć napad, okej, Schmeichel na razie i słuchajcie, mamy 94 oceny, po raz pierwszy bez ławki rezerwowych i 26 zgrania. Czy potrzeba nam napastnika? Potrzeba. Potrzeba nam też lepszego bramkarza i Campos jest tym najlepszym bramkarzem tutaj. Dwa zgrania doda. Pięknie to wygląda. Gdzie tego zgrania brakuje? Na napadzie i w środku pola, trochę na prawej obronie, ale myślę, że z tym nie będzie problemu. Kolejny wybór i mamy Kafu 94. Okej. On może też iść na prawą pomoc w ogóle. I mamy plus 1 zgrania i mamy też wyższy overall. Spoko. Zobaczmy teraz. Pięknie, 94. Jakby to jest to, o co nam chodzi. Ławka rezerwowych już wygląda dobrze. Teraz jakieś wzmocnienie. Okej. Jedna słabsza karta, nic się nie dzieje. Idziemy i szukamy napastników, pomocników. Pires 90. Jest spoko. Jeszcze nie narzekamy, ale napad by się przydał lepszy. Cristiano Ronaldo 97. Tak jest. Jezu, w ogóle ten draft jest tak dobry. Okej, słuchajcie, na razie 93, ale jeszcze ta ławka rezerwowych, jeszcze tutaj, no dobra, takich kart nie potrzebujemy, lewa pomoc by się przydała lepsza, środek obrony, bramkarz oczywiście, no i można wzmocnić napad na przykład lepszym napastnikiem, jest Ricardo Carvalho 94, można nawet go dać do zgrania, przerzucić sobie tutaj. I czy mamy 94? Nie, jeszcze nie mamy. Chociaż kurde, wygląda to, powiem wam, jakby miało być 94. Mamy Bergkampa 93 i można go dać na... Nie można go dać na napad. Ani na SPK, niestety. No dobra, trzy karty do upgrade'u. Bramkarz, SP i LP tak naprawdę. Mamy 94 oceny. Wtedy mieliśmy 95, ale też trafiliśmy 99. Neymara, Markiz, SMS 90. Oczywiście sobie go weźmiemy. No i mam jeszcze Schmeichela na ławce, ja nie widziałem go, Schmeichel ma 85, więc może tutaj Busquets, okej, Busquets tak i mamy upgrade w środku, ale mamy też tutaj upgrade w postaci Schmeichela wywalonego gdzieś tutaj. No i na razie 94, słuchajcie, nawet karta 99 wydaje mi się, że tutaj nie podbije tego overalla. Mamy Cruyffa, którego damy sobie na ławkę, nawet nie do składu. Zamysł jego i niestety 94 oceny. Słuchajcie, brakuje w ogóle tutaj Hiszpana. Hiszpan da zgranie jedno, ale Liga Niemiecka też by dała. Tak czy inaczej, 94 i 32 zgrania. To był dobry draft. To był draft, który warto było wam pokazać. Natomiast zabrakło tych takich wybitnych overalli. 99, 1,97, 1,96, 2,97. Okej. Ale wtedy mieliśmy 95. Powiem wam, nie wiem, czy będziemy w stanie pobić te 95, ale próbujemy.
another one. Draft 94 nie dałoby nic. Mamy Cofala na prawej stronie, można nawet dać putejarz gdzieś tam overallowo, ale słuchajcie, co po pierwsze, pani Rolfo, nie wiedziałem, że jest taka, ona ma CLS-a, SPLS-a, więc można ją dawać wszędzie. Sokrates 97, więc fajne karty, brakuje co prawda 99 kart, ale spoko. To jest draft, który po prostu będzie wam pokazany tako, że był, ale idziemy do następnego. Another one. Słuchajcie, zrobiłem taki draft, że aż mi wyskoczyło trofeum, ale to jest tylko 94 overalla, to jest 33 zgrania, co prawda tak piękny, Ronaldinho, Cruyff, Saka 98, no ale jak widzicie, kuleją takie pozycje jak SO, SPD, ławka 90-92 overalla, to jest nadal za nisko i cały czas się okazuje, że ten pierwszy draft był najlepszy. Another one. Tak wygląda kolejny draft. Niestety zabrakło środkowych obrońców. Jest jakiś Amri 97, jest Mateusz 96, mamy Malasję 96, mamy Johnstona 96, nawet Messiego 97, którego nie ma w składzie, ale to nadal za mało, żeby było 95 overall. Another one. Powiem wam tak, ten kolejny draft tak źle się zaczął, że po prostu zacząłem skipować i nagle wyskoczył mi Mendy, wyskoczył mi Mascherano, wyskoczył mi Ribery, później jeszcze Nico Williams i naprawdę sporo fajnych kart, ale mieliśmy tak słaby środek pola, 90-87 i no nic by nie dało, więc szkoda, bo był pewien moment, że leciały dobre karty, a potrzebujemy, żeby cały czas leciały dobre karty. Another one. Tu nawet nie jest 94, po raz kolejny bardzo dobry draft, bardzo solidny, co prawda nie ma pełnego zgrania, ale i tak wyszło nieźle, no ale to jest tylko nieźle, tak, to jest tylko nieźle. Dwie karty Footies, Benzema i Alaba, potrzeba grubiej w środku pola, 94, nadal to nie jest pobicie pierwszego draftu. Another one. 99, mamy 95. Wyrównanie tego rekordu. Kurde, no nie da się tu już nic zrobić. No też chyba zgrania jest mniej, tak jakby sobie popatrzeć, to tego zgrania może być mniej. Nawet tutaj pan Kudelka nic nie da. Ale kurde, to był znowu dobry draft. To były emocje. 97, 98 w składzie. No też nie ma właśnie żadnego 99. Te 99 bardziej podnoszą. No Lacerse oczywiście 98. Ale dwie karty 98. Ławka z dwoma 95 kartami. Kurczę, 96 chyba jest ciężko. Jeżeli zrobiliście, dajcie znać. Spróbujemy jeszcze. Another one. Co prawda nie zrobiło się z tego 95, ale mamy 94 i 33 oceny, a w pewnym momencie po prostu zacząłem znowu klikać, bo tak słaby był ten skład, zresztą sami widzicie jak wygląda środek obrony, ale tak, mamy 98, 97 w napadzie, na ławce 97, na ławce 94 i naprawdę w pewnym momencie mówię, o nie, to może być coś dobrego, ale i tak, 94, 33 zgrania, idziemy po kolejny draft. Another one. Kolejne podejście, czy tym razem będzie godne uwagi? Tego nie wiem, ale wybieramy 4-1-2 szeroko i rozpoczynamy od dobrego pika, wydaje mi się. Maldini 94, z tym środkiem obrony zawsze jest taki problem, więc spoko. Essien Toty, no nie, ale idziemy do napadu i mamy nieźle, bo mamy 95 Torresa i o to nam chodzi. A do tego dobieramy 94 Hernandeza, mamy Hernandez, Torres Hernandez jest ok. 98 z 1, kurde, ale jest też Abedi Pele, widzicie, i to jest problem. Ten Abedi, no 98 nie możemy zdać o jeden overall, ale gdyby to był ten sam overall, to wybrałbym Abediego Pele z jednego prostego powodu. Miał on LPK, więc można by go było tam wrzucić, a LPK łatwiej znaleźć niż LPK. Okej, jest nieźle, z przodu mocno dało ikonami jednego rodzaju. Sauzo, już go widzieliśmy. No i teraz tego Van Dijk'a 99 jakby nam tu sypnęło. Nie, no jest to ST Juste, więc nie. Tutaj oczywiście jakiś Frimpong czy inny Kimiś. 96 Kimiś jak najbardziej. No i słuchajcie, dobry bramkarz to podstawa sukcesu albo bramkarka, ale zdecydowanie Oblak. Czy to jest dobry start? To jest kuźwa fenomenalny start, można powiedzieć. Potrzebujemy na pewno środek obrony. Nawet nie wybieram bramkarza, ale środek obrony jest tu Carles Puyol. Dobra. Słuchajcie, 94 cały czas trzymamy się. SPD na pewno. Mamy Frimponga 97. Czyli jeszcze lepiej na prawej obronie może być. I bierzemy. I co? Nie, słuchajcie. Przecież on może iść na PP. Mamy pełne zgranie 94 overalla. Teraz zamknąć japy. Teraz zamknąć mordy. Teraz potrzebujemy czegoś dobrego. I jest nieźle. Słuchajcie, idziemy cały czas overallem w górę. Tylko jest jeden problem. Ja wiem, że zaraz sypnie trzy karty zwykłe złote, nie? Tylko pytanie kiedy? To jest pytanie.
Czy teraz? Teraz jeszcze nie. I mamy Kamavinga 9-3. Okej. Okay. Okej. Okay. Napastnik lepszy jak... No, no i to jest to. Tutaj potrzebujemy na końcu wyboru właśnie takiego Neymara, nie? Co mieliśmy w pierwszym wyborze. I wtedy będzie ciut lepiej. Rodri 9-6. Mimo, że mamy Davis, ale Davis nam nic nie zmieni. A Rodri 9-6 zmieni, bo ten overall pójdzie w górę. Może zgranie nie. No ale słuchajcie. To jest nasza ostatnia szansa. To jest nasza ostatnia nadzieja, Di Marco. Jezus, jak pięknie. Idealnie on tu pasuje. Idealnie on tu pasuje. Czy mam 95? Nie wiadomo, bo jeszcze bramkarza by nam trzeba jakiegoś dobrego. Albo bramkarki. Wysoki overall. Nie, dobra. Ale to się nic nie dzieje. Wymienimy sobie. Słuchajcie. Najniższy overall w składzie na ten moment to jest 94. Ławka, co prawda, no tutaj mamy lepsze wybory, powinniśmy mieć, ale... No nie tak, nie tak. Słuchajcie, trzy wybory i mieliśmy już trzy słabe. Mam nadzieję, że teraz już będzie sypać tylko dobrymi. 95 overalla, hemp. To jest bardzo dobry wybór. Przesuwamy. Czy będzie 95? Nie wskoczy na 95. Jeszcze tego jest tej usta trzeba wywalić. Wysoki overall, to wszystko, czego potrzebuję. O, Koretzko i Gosens. No nawet nie wpływam na skład. No i zobaczmy. Rivaldo 98, Rivaldo. On może zagrać. Czekajcie, czekajcie. To może być ciekawe, bo mamy pełne zgranie. Mamy 95 i pełne zgranie. I więcej już z tego soku, z tego się chyba nie wyciśnie. No zobaczcie, jak to wygląda. Najniższy overall w składzie 94. Mamy dwie karty 98, jedną 97, dwie 96, nie, 3 96. No naprawdę, no wiadomo, ta ławka mogłaby być lepsza, ale no zabrakło właśnie jakiegoś 99 karty, może z dwóch kart 99 i może wtedy, tak? Bo gdybyśmy mieli tu Van Dijk'a i Rubena Diasa 98-99, no to wtedy zdecydowanie tam można było zahaczyć o 96, ale tutaj to nie było też to 95 takie, wiecie, zahaczone. To było naprawdę solidne 95. Dajcie znać, czy udało Wam się zrobić 96 overall draftu. Ja spadam, trzymajcie się, do zobaczyska. Cześć!